Projektując dom, trzeba się zastanowić, skąd czerpać energię do jego eksploatacji. Aby maksymalnie ograniczyć wydatki na prąd i ogrzewanie, warto korzystać z odnawialnych źródeł energii. W warunkach polskich najlepiej sprawdzają się: pompy ciepła do produkcji ciepła kotły na biomasę w instalacji grzewczej. Kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania. Ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Siłownie wiatrowe do produkcji energii elektrycznej. Układy hybrydowe, na przykład połączenie ogniw fotowoltaicznych z kolektorami. Na co zwrócić uwagę przy zakupie instalacji. Przy zakupie pompy ciepła należy zwrócić uwagę na współczynnik wydajności cieplnej COP. Wskazuje on, ile ciepła wytwarza urządzenie z określonej ilości energii. Dla przykładu, pompa ciepła o współczynniku COP równym 5 dostarcza 5 kW ciepła zużywając 1 kW energii elektrycznej. Im wyższy współczynnik COP, tym wyższa wydajność pompy, a w efekcie większe oszczędności. Średni okres zwrotu inwestycji dla małych pomp ciepła bez dotacji waha się od 17 do 20 lat, w zależności od mocy instalacji. Przy projektowaniu instalacji wykorzystującej biomasę, należy określić moc kotła i wybrać rodzaj paliwa. Najlepsze rozwiązanie to pelety i brykiety z odpadów drzewnych lub słomy. Są one droższe niż zwykłe zrębki drzewne, ale gwarantują większą wydajność. Są bezpieczniejsze dla kotła i wymagają mniej miejsca do magazynowania. Okres zwrotu inwestycji dla małych kotłów na biomasę bez dotacji wynosi około 10 lat. Energię słoneczną najczęściej wykorzystuje się do podgrzewania wody. Przy projektowaniu instalacji z kolektorami słonecznymi należy określić zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oraz oszacować, ile energii słonecznej będzie docierać do instalacji. Podczas montażu kolektory najlepiej skierować na południe i ustawić pod kątem 45 stopni. Inwestycja w kolektory słoneczne bez dotacji zwraca się średnio po 15-17 latach, w zależności od mocy instalacji. Z energii słonecznej można też produkować prąd. W tym celu trzeba zainstalować ogniwa fotowoltaiczne. Projektując instalację należy zwrócić uwagę przede wszystkim na sprawność ogniw. Im jest ona wyższa, tym więcej energii elektrycznej wytworzymy. Sprawność ogniw fotowoltaicznych obecnie dostępnych na rynku wynosi od 11 do 19%. Inwestycja w mikroinstalacje z ogniw fotowoltaicznych bez dotacji zwraca się po 14-18 latach, w zależności od mocy instalacji. Mini i mikroelektrownie wiatrowe to dobre rozwiązanie. Zwłaszcza jeśli zapotrzebowanie na energię jest niewielkie, a koszt przyłączenia do sieci wysoki. Turbiny o poziomej osi obrotu mają wyższą sprawność w porównaniu do turbin o pionowej osi obrotu, ale wymagają więcej przestrzeni. Na terenach o zwartej zabudowie lepszym rozwiązaniem są turbiny o osi pionowej, które można zamontować bezpośrednio na dachu. Okres zwrotu inwestycji dla małych elektrowni wiatrowych bez dotacji wynosi od 13 do 20 lat w zależności od mocy instalacji. Układy hybrydowe łączą w sobie różne technologie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. Na przykład słoneczny kolektor hybrydowy to połączenie kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego. Takie rozwiązanie pozwala jednocześnie podgrzewać wodę i produkować prąd. Zgodnie z polskim prawem mikroinstalacje OZE o mocy do 40 kW można bezpłatnie przyłączyć do sieci elektroenergetycznej. Wytwórca i równocześnie odbiorca energii elektrycznej to prosument. Lokalny zakład energetyczny ma obowiązek kupić energię wytworzoną przez prosumenta za 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Rynek OZE w Polsce rozwija się. Wokół nas funkcjonuje coraz więcej tego typu instalacji. Na razie nie są one tanie, ale pozwalają uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel i olej opałowy. Ceny tych paliw wciąż rosną. Można się spodziewać, że z czasem urządzenia wykorzystujące źródła odnawialne będą coraz bardziej opłacalne.